Cieszymy się, że możemy spotkać, pogratulować wielu tym, którzy w ocenie i Rady Miasta, i Urzędu Miasta, jak i wiele innych organizacji powinny otrzymać takie wyróżnienia. I po prostu cieszymy się, że wreszcie powoli wracamy do normalności. Jest to oczywiście docenienie tych lat pracy, jest to bardzo miłe wyróżnienie. Kultura walczyła w okresie pandemii, często w świecie wirtualnym, ale tak naprawdę wszelka działalność kulturalna polega na tym, że musi być odbiorca. Czy to na wystawach, czy to na koncertach, czy to na przedstawieniach, to widz jest tym, który to przeżywa, to widz, który jest to docenia i to widz, który później promuje. Rok był bardzo trudny, ale uczniowie, których ja mam w tej chwili, są to przede wszystkim ludzie dorośli i seniorzy. Między innymi ze względu właśnie na COVID. I ci ludzie, kiedy tylko usłyszeli, że jest możliwość wejścia do sali, przychodzili natychmiast. W związku z tym ja jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim, którzy chcieli współpracować, którzy naprawdę pokochali taniec, mimo że są na różnych poziomach tańczenia. Bo ja dzięki nim mogłam się spełniać, a oni dzięki mnie mogli spełniać swoje marzenia. Pani dyrektor, nasza Teresia Wołczyk-Rosowska, stworzyła taką inicjatywę, aby wymyśleć studio filmowe i zaczęliśmy się od razu skupiać na scenariuszach danych filmów, na wymyślaniu odcinków, na promowaniu instytucji poprzez właśnie filmy online. Musieliśmy trochę się też nauczyć pewnych rzeczy, ale udało się, no i dzisiaj jest to takie docenienie. Cieszymy się bardzo z tego docenienia. Wbrew pozorom my bardzo prężnie działaliśmy i ta pandemia w wielu instytucjach kultury wymogła takie nowe ścieżki działania, bo to, że pandemia była i że teatry były zamknięte dla publiczności, nie znaczy, że nie mieliśmy z nimi kontaktu, nie prowadziliśmy działalności. Oczywiście działalność przeniosła się do internetu, były przed nami nowe wyzwania.